1 kwietnia wspominamy błogosławionego Anakleta González Flores, męczennika. Anaklet urodził się 13 lipca 1888 roku w Tepatitlan we wschodniej części Meksyku. Był drugim z 12 dzieci. Ochrzczony został na drugi dzień po urodzeniu. Jego rodzina utrzymywała się z tkania chustek. Tą pracą zajmował się ojciec, ale dzieci w miarę dorastania zaczęły mu w tym pomagać. Ojciec Anakleta był nieślubnym dzieckiem. Swoje dzieci wychowywał w wielkiej prawości i uczciwości. Zachęcał ich do wytrwałej nauki, a początkowo sam je uczył, dbając o ich dobre wykształcenie. W domu rodzinnym Anaklet doświadczył surowego wychowania ze strony wymagającego i ambitnego ojca, ale też dobroci i serdeczności ze strony matki. Był niezwykle zdolnym dzieckiem, także utalentowanym muzycznie. Jako młody człowiek uważał, że religia jest prywatną sprawą każdego i nie należy jej ujawniać. Jednak potem to zdanie zmienił. Był bardzo inteligentnym uczniem. Grał w miejscowej kapeli, a od dziecka był utalentowanym przywódcą w grupie swoich rówieśników. Był wymagający, nie pozwalał na używanie wulgarnych słów, nie tolerował też najmniejszej niesprawiedliwości. Anaklet już wtedy czytał poważną literaturę religijną. W wieku 17 lat, zaprzyjaźniony z rodziną kapłan, zaproponował mu wstąpienie do niższego seminarium. Tam szybko zyskał ksywkę mistrz. Był tak zdolny, że gdy z jakiegoś powodu wykładowca nie mógł prowadzić lekcji, zastępował go. Po uzyskaniu matury, mimo że proponowano mu naukę w wyższym seminarium duchownym, Anaklet nie skorzystał. Stwierdził, że kapłaństwo nie jest jego powołaniem życiowym. Chciał jako świecki służyć swojej ojczyźnie i kościołowi. Wkrótce podjął działalność społeczną w Meksyku, w którym z różnym nasileniem trwały wtedy prześladowania kościoła. Pracował dorywczo, zmieniał miejsca zamieszkania, publikował różne odezwy i wygłaszał przemówienia. Był świetnym mówcą. Katechizował dzieci, udzielał korepetycji, był bardzo aktywnym członkiem partii chrześcijańskich. Prowadząc tak intensywny tryb życia, znajdował codziennie też czas na osobistą modlitwę i uczestniczenie w Eucharystii. Przez 4 lata poprzedzające jego ślub codziennie pisał piękne, żarliwe listy do wybranki serca. Gdy stało się to możliwe, Anaklet podjął studia prawnicze, nie zaniedbując wciąż działalności społecznej. W wieku 34 lat uzyskał dyplom prawnika, prowadził własną kancelarię, pomagał ubogim bezpłatnie, a dodatkowo nawet wspomagał ich finansowo. Bardzo aktywnie wszystkimi dostępnymi sobie sposobami walczył o wolność kościoła w Meksyku. Zabiegał m.in. o to, by kobiety mogły pełnić odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie. Współpracował też z innymi osobami, które podobnie jak on walczyły z władzami uciskającymi naród meksykański. 1 kwietnia 1927 roku w domu, gdzie przebywał wraz z innymi działaczami, obudziły go niepokojące odgłosy. Założywszy ubranie robotnika, wyszedł z domu i zobaczył, że dom jest otoczony przez siły rządowe. Niepostrzeżenie szybko wrócił do domu, ukrył się pod stołem i jeszcze zdążył zniszczyć dokumenty, które nie powinny były wpaść w ręce przedstawicieli władzy. Nikt z przebywających w domu nie posiadał broni. Anaklet w końcu wyszedł ze swojej kryjówki, został na miejscu aresztowany. W czasie przesłuchań był nieludzko torturowany, jednak nie ujawnił nazwisk współpracowników, miejsc spotkań, ani miejsca przebywania miejscowego księdza biskupa. W pokazowym i sfałszowanym procesie sądowym skazano go na śmierć, a przed egzekucją powiedział swemu oprawcy: z serca ci przebaczam, niebawem zobaczymy się ponownie przed Bożym sądem. Tam ten sam sędzia, który mnie osądzi, będzie i twoim sędzią, a wtedy ja będę wstawiał się za tobą u Boga. Anaklet został zabity tego samego dnia w Guadalajarze pchnięciem bagnetu. Jest ofiarą prześladowań kościoła w Meksyku przez antychrześcijańską dyktaturę. Został beatyfikowany wraz z 12 męczennikami Meksyku 20 listopada 2005 roku. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Anaklet aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.